że raz przekroczyli, czy tradycyjnie mówi, mury naszego seminarium, wraz z przełożonymi władcami naszego seminarium. Popatrzcie, ile jest biskupów, kapłanów, w wierze, świętości i w mądrości. Byście coraz bliżej, bardziej poznawali Chrystusa. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ponad 340 uczestników z różnych parafii archidiecezji lwowskiej, a także delegacji z innych diecezji ukraińskich wzięli udział w 18 Dniach Młodzieży Lwowskiej Archidiecezji. Rozpoczął się Dzień Młodzieży 6 września. Hasłem spotkania były słowa Maryi, która w odpowiedzi na zwiastowanie odpowiedziała Archaniołowi Gabrielu: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa, które czytamy w Ewangelii świętego Łukasza. Słowo wstępne wygłosił przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Diecezjalnego Dnia Młodzieży ojciec Aleksander Biszko. Na początek Dnia Młodzieży wykonano wspólnie hymn do Ducha Świętego. Po kolacji młodzież wyruszyła z modlitwą do nowo wybudowanego kościoła świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Brzuchowicach. Modląc się modlitwą różańcową, modlili się o świętość i jedność swoich rodzin. Pierwszą konferencję wygłosił ojciec dominikanin Mikołaj Cybula. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy Edward Kawa. Przy ołtarzu mu koncelebrowali księża, którzy przybyli z młodzieżą z różnych zakątków naszej archidiecezji. Drugiego dnia festiwalu młodzi mieli czas na spotkania w grupach, wspólnie modlili się, śpiewali, wzbogacając swoje życie podczas konferencji i na słuchaniu kateches. Archidiecezjalne Dni Młodzieży w Brzuchowicach skończyły się 8 września. Po porannej modlitwie młodzież miała katechezę wygłoszoną przez biskupa Edwarda Kawę. Mszy świętej na zakończenie 18 Dnia Młodzieży przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. On też skierował do młodych słowa zachęty. Zaprosił nie bać się otwierać serca na spotkanie z żywym Bogiem. Modlitwa eucharystyjna dla młodych była wzbogacona przez zespół Lux Mundi, który śpiewał z chórem Teze Lwów. Świata Maria, Matko Boża, W sobotę 7 września od sanktuarium świętego Antoniego do metropolitalnej bazyliki w Lwowie odbyła się tradycyjna procesja z relikwiami błogosławionego Jakuba Strepy, patrona archidiecezji lwowskiej. Udział w niej ulicami Lwowa wzięli tysięcy wiernych i duchowieństwa. Przewodniczył procesji biskup Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki diecezji w Polsce. Biskup Dec przewodniczył też Eucharystii i wygłosił kazanie, podczas którego podziękował, że już po raz siódmy jest zaproszony do wspólnej modlitwy w Lwowie. A jest to dla niego bardzo ważne, ponieważ czuje głębokie powiązanie swojej posługi w diecezji świdnickiej z diecezją lwowską. Po II wojnie światowej w wyniku przymusowego przesiedlania wielu mieszkańców ziem lwowskich znaleźli nowe życie na terenach świdnickich. Oddzielnie biskup Dec powitał zgromadzonych w katedrze uczestników 18 diecezjalnego Dnia Młodzieży. Podczas uroczystej mszy świętej również koncelebrowali biskupi pomocniczy lwowscy Leon Mały i Edward Kawa, a także biskup senior Marian Buczek. Po zakończeniu mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wręczył grupie wiernych medale błogosławionego Jakuba Strepy. Może najpierw powiem tak, że jako kapłani Dolnego Śląska, bo Gmina Świdnicka jest całkowicie wyłoniona z archidiecezji wrocławskiej i częściowo z archidiecezji legnickiej. Na samym początku, w 2002 roku, miały powstać 3 diecezje na Dolnym Śląsku.
14 września 2019 roku uroczystą mszą świętą w metropolitalnej bazylice rozpoczęła się uroczystość 50-lecia służby w Ukrainie Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, czyli Zgromadzenie Sióstr Honoratek. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki powitał licznie przybyłych sióstr z Ukrainy, Polski, Łotwy i Niemiec na czele z przełożoną siostrą generalną Judytą Kowalską. Lwowski metropolita przewodniczył Eucharystii i wygłosił do sióstr kazanie. W szczególności przypomniał, że właśnie w lwowskiej katedrze pół wieku temu pierwszych 5 kandydatek złożyły śluby zakonne w Zgromadzeniu Sióstr Honoratek. Wraz z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim przy ołtarzu koncelebrowali Eucharystię biskup pomocniczy charkowsko-zaporowski Jan Sobiło, a także ojciec prałat Józef Legowicz, księża z parafii, w których niosą posługę siostry honoratki. Po liturgii odbyło się przyjęcie Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi w metropolitalnej kurii. września w metropolitalnym seminarium świętego Józefa biskup Witalij Skomorowski, ordynariusz łódzki, dokonał obrzędu admisio, czyli oficjalnie przyjął kandydatów do sakramentu święceń kapłańskich. Klerycy 5. kursu seminarium uznali publicznie przed zgromadzeniem kościoła, wychowawcami i kolegami swoją gotowość do podjęcia misji posługi kapłańskiej. Kandydatami do prezbiteratu 1. stopnia zostali zapisani klerycy 5. kursu, 2 przedstawicieli z Bukowiny, Wiktor Cyganiuk z Czerniowiec i Kazimierz Wawrycz z Nyżnych Petrivców, 3 kleryków ze Lwowa, Nazar Zuzak, Anton Labaj, Aleksander Klimow i Piotr Gordijenko ze Zdolbonowa w diecezji wolyńskiej. W środę 18 września 2019 roku w Watykanie oznajmiono, że papież Franciszek mianował ojca Aleksandra Jazlowieckiego, byłego kanclerza kijowsko-żytomierskiej diecezji Kościoła Rzymskokatolickiego w Ukrainie, biskupem asystentem tej diecezji, dając mu tytularny dziedziniec Tulany. Biskup nominat Aleksander Jazlowiecki urodził się 2 marca 1979 roku w Szargorodzie w obwodzie winnickim. Po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Grudku 26 czerwca 2004 roku otrzymał święcenie prezbiteratu jako kapłan diecezji kamieniecko-podolskiej. W ciągu 2 lat ojciec Aleksander opiekował się parafią w Murafie i służył w seminarium w Grudku, a w 2006 roku rozpoczął studia na Papieskim Laterańskim Uniwersytecie. Obronił w 2013 roku dyplom doktora prawa kanonicznego. Po powrocie do Ukrainy został wicerektorem i ekonomem seminarium w Grudku, w 2014 roku rektorem uczelni, a w 2018 roku Aleksander Jazlowiecki otrzymał nominację kanclerza kurii kijowsko-żytomirskiej diecezji. Otcze nasz, który jesteś na niebiosach, niechaj świętuje imię Twoje. 20 września w Szargorodzie koło Winnicy rozpoczął się ogólnoukraiński kongres rodzin, centralne wydarzenie roku świętości małżeństwa i rodziny. Wzięli w nim udział rodziny z całej Ukrainy. Na początku kongresu Eucharystii przewodniczył głowa Episkopatu Ukrainy biskup Bronisław Bernacki. Rodzina to wyższa szkoła życia, ludzkiego istnienia. Jest to pierwsze seminarium duchowne, powiedział homilii Stanisław Szyrokarodziuk. Po Eucharystii uczestnicy Nacjonalnego Kongresu Rodzin słuchali katechezy o pojednaniu, którą głosił biskup Radosław Zmitrowicz. Później odbyło się wspólne nabożeństwo Drogi Krzyżowej, podczas którego uczestnicy kongresu świadczyli o łaskach, które otrzymali w swoich rodzinach. Drugi dzień ogólnoukraińskiego kongresu rodzin poświęcony był raportom ekspertów do spraw rodziny i świadectwom małżeństw o teorii życia małżeńskiego, która może być drogą doświadczenia harmonii małżeńskiej. Kościół pod wezwaniem Ducha Świętego na Wiszence w Winnicy stał się centrum kongresu w ciągu soboty. 22 września odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem, a także marsz rodzin ulicami miasta Winnica. Procesja zakończyła się uroczystą Eucharystią na placu Wasyla Stusa, której przewodniczył nuncjusz apostolski arcybiskup Claudio Guggerotti. Kongres Rodzin Katolickich Ukrainy zakończył się rodzinnym festiwalem. września w rocznicę stulecia Stowarzyszenia Elektryków Polski i Ukrainy w metropolitalnej bazylice arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki przewodniczył mszy świętej w intencji członków stowarzyszenia, na której obecni byli elektrycy i naukowcy z Polski i Ukrainy. Lwowski metropolita podziękował obecnym w świątyni gościom za wspólną modlitwę i wezwał dołożyć wszelkich starań, aby pracowali dalej dla dobra ludzi i dla uwielbienia chwały Bożej. Po dziękczynnej mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki spotkał się z delegacją elektryków i dobroczyńców z różnych zakątków Polski i podziękował im za wysiłek i pracę na rzecz lwowskiej archidiecezji.
молитву і закликав докладати всіх зусиль, аби працювати на спільній. Амазонія – нове дороги для костьова і для екології інтегральний. Такі темат має спеціальне згромадження синоду біскупу, запланованого в цьому 3 тижні, від 6 до 27 października 2019 року. До удяву в ній зостали запрошені 7 конференцій епіскопатів і делегацій з 9 країв регіону Амазонського. Подчас синоду будуть розпатрюване не тільки квестії, зв'язані з ситуацією екологічною регіону Амазонського, але теж і темати, дотичанці душ пастерства на тих теренах. Припомню, вже в понеділок, 17 червця 2019 року, Ватиканським прес-центром відбулася презентація документу «Instrumentum Laboris» до Синоду Амазонського. Презентації попровадив кардинал Лоренцо Бальдісері, секретар генеральний Синоду біскупів. «Instrumentum Laboris» до Синоду біскупів панамазонського регіону складається з 3 частин: «Голос Амазонії», «Інтегральна екологія», «Плач землі і убогих» і 3 частина – «Пророче костю в Амазонії», «Визвання і надії». Костю визваний є до того, аби вийти зі святом в діалог. Не може гласити святу Христуса без зрозуміння прагнень і тенскнот того свята, до которого є ще визваним. Вимага того відваги слухання і неустанного розізнавання, кроченням разом по дорозі, яка приміняць буде життя тих, хто ж на тому дорогу прагнув вийти. Заданням документу є теж створення нових друг до евангелізації. Документ завіра також рефлексії над щодовісковими тематами в світлі енцикліки «Лаудато Сі».